Wysoka Rado, otwieram sesję zwykłą Rady Gminy Rzeszów. Witam serdecznie przybyłych pana wójta Stanisława Rzeszkiego, zastępcę wójta pana Kasperka Wiesława, sekretarza gminy Kowala Roberta. Witam kierownika Zakładu Sprawy Komunalnej pana Pedro Romana, dyrektora Zespołu Szkół Wysoka Sieka, dyrektora GOK-u Bogdana Cieboża, kierownika Błękitnego Stanu Szafrana Stanisława, przepraszam. Witam serdecznie panie i panów sołtysów i panią i pan radny. Przepraszam panią jeszcze dyrektor Wysielnic dla pana Bogdana ze Szkoły Podstawowej w Wiedztwie, panią panę radnej. I przedszkola, panie Zofia Jerzy. Poza wspaniałym. No oczywiście, przyjmującego nas tutaj pracownika urzędu, nie to. Każdy z radnych otrzymał na podstawie listu obecności, stwierdzam, że Rada odpowiada do wymagań uchwał. Każdy z radnych otrzymał materiały. Jeszcze w międzyczasie doszła jedna uchwała odnośnie sprawy przyjęcia opieki nad zwierzętami. Chcieliśmy to wprowadzić to do programu jako podpunkt G. Czytam program sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt trzeci. Sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawie. A. Zmian budżetu na 2015 rok. B. Zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji. C. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zapłacenie wody, zbiorowe odprowadzenie ścieków. D. Programu gospodarowania mieszkaniowe zasobem gminy Rzeszów na lata 2015-2020. E. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Rzeszów. F. Wyrażenia zgody i odpłatne obciążenie solidności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Rzeszów położonej w obrębie Kamionka. I tu wprowadzamy jeszcze ten podpunkt G. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzeszów na rok 2015. Punkt 5. Zapytania radnych. 6. Wolne wnioski, informacje. Punkt 7. Zamknięcie sesji. Kto z radnych jest za przyjęciem tego programu sesji? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Także przechodzimy do punktu drugiego. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W okresie międzysesyjnym na początku, pod końcem marca uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Banku Spółdzielczego Filia Rzeszów. 25 marca uczestniczyliśmy w posiedzeniu zarządu gminnego, pójdę razem ze mną zarządu działu OSP i tam były podejmowane tematy organizacja pielgrzymki Strzałka do Częstochowy, organizacja turnieju gwiazdy pożarniczej, etap gminny w szkołach podstawowych i gimnazjach. Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych na terenie naszej gminy to będą zawody powiatowe 28 czerwca. No i organizacja Dnia Strażaka połączona z Konstytucją 3 maja, którą miejsce miało wczoraj. Był jeszcze na posiedzeniu zarządu podjęty odnośnie hydrantów, bo była sytuacja, że był pożar typowo tu w Krzeszowie, był problem z znalezieniem hydranta, to nie tak do końca tak było. Rozmawiałem tu z panem prezesem. Chodziło o znalezienie zasuwek. Rozmawialiśmy, pan prezes zaklarował się, by sukcesywnie wyeliminował te czynne hydranty, które tam część chyba już jest, bo najbardziej w części podolszynek jest dość stary. Ale ja już sam wiem, że w innej miejscowości na Donackiej te hydranty zostały wymienione. To jest prośba, żeby panie prezesie, te, które są sprawne, one są niebieskie,
a te, które się są stare, a to czynne, które po prostu były farbą zaznaczone, wtedy jedzący do akcji z racji wiedzą, że podjeżdżają do hydratu, że jest sprawny. 30 marca odbyło się rozprowadzenie owoców i warzyw. Dziękuję bardzo za podjętą inicjatywę ze strony sołtysów, sołtysek i straży pożarnej, które to w sposób bardzo sprawny rozprowadzone i mieszkańcy też są wdzięczni. Ich nie jakoś to w miarę sprawnie i sprawiedliwie było podzielone. Także dziękuję bardzo. 17 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 26 kwietnia, jak wspomniałem wcześniej, brałem udział wraz ze strażakami, też obecnymi radnymi, którzy w straży byliśmy w Częstochowie na pielgrzymce, która się odbywa co 5 lat. To jest takie wotum dziękczynne ze strony straży. I wczoraj właśnie, co wspomniałem, braliśmy udział w obchodzeniu strażaka dyskusji 3 maja. To dziękuję bardzo tak samo dyrektorom szkół, dzieciom, którzy się tam zaangażowali w tą organizację. Pogoda dopisała, bo mi się wydaje, że impreza bardzo fajna. Na przyszłość myślę, że będzie jeszcze to w większym uczestnictwie osób z terenu gminy. Tych, co nie tylko muszą być, ale myślę, że frekwencja będzie większa. No i dzisiaj uczestniczyłem w posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3. Wprowadzenie działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał. Proszę pana wójta zabrać głos. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Rozpocznę od wykonania uchwał z sesji 15 lutego 2015 roku. Tak, pierwsza uchwała zmiany w budżecie na rok 2015 rok. Uchwała weszła w życie. Druga uchwała zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Uchwała weszła w życie. Trzecia uchwała o uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. Uchwała weszła w życie. Czwarta uchwała o uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. Uchwała weszła w życie. Piąta uchwała o wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na 10 lat. Uchwała weszła w życie. Szósta, zmiany siedziby lokalu wyborczego. Uchwała weszła w życie. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, z takich tych informacji, które właśnie chcę Państwu przekazać o ostatniej sekcji, to myślę, że taka najważniejsza to dostaliśmy promesy, w zasadzie jedną na dwie drogi uszkodzone skutek intensywnych opadów deszczu. To jest droga Kamionka Górna, Kamionka Kolonia oraz druga droga Kamionka Kolonia, Kamionka Kolonia, Kamionka Dolna, tak, bo to jest w kierunku Państwa Nalepów, nawet dalej, na odcinku 2 km. Jest to jedno promesa na 330 tysięcy złotych. Wkład własny tutaj do tej inwestycji jest potrzebny w wysokości 83 tysięcy złotych. To jest 20% wartości inwestycji. Zostały opracowane już dokumentacje techniczne na przebudowę tych dróg. Problem tutaj jest jedną drogą, taki mały, jakby nastąpi przesunięcie, wysokim wnioskiem przesunięcie terminu realizacji inwestycji. Ale to się dopiero okaże w trakcie. Z tego tytułu też odbyły się zebrania sołeckie w sołectwach Kamionka Górna, Kamionka Dolna i Krzeszów. Prośby i wniosek sołtysów. Środki z funduszy sołeckich zostały przesunięte na wykonanie tych dróg, na zabezpieczenie właśnie tutaj wkładu własnego. Oprócz tego budżet gminy będzie musiał jeszcze dołożyć ponad 33 tysiące złotych na to, żeby można było ogłosić przetarg. Bo dokumentacja opiewa troszkę na mniejszą kwotę i mam nadzieję, że po przetargu ta cena spadnie, chociaż naturalnie to spada proporcjonalnie, czyli również wtedy dostalibyśmy mniejszą dotację w ciągu wojewódzkiego ministerstwa w następnym.
Zakończył się też proces inwestycyjny w gminie. Zostały zgłoszone inwestycje do odbioru, końcowego odbioru robót, ponieważ no, terminy też się zbliżają końcowi i w miesiącu maju będą te, nastąpią te odbiory i rozliczenie tych projektów z Urzędem Marszałkowskim. Został też przygotowany wspólnie wniosek pani Ewa Pokora razem z Zakładem Gospodarki Komunalnej, wniosek na Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję związaną z unieszkodliwianiem odpadów biologicznych na terenie Sigiełek, na terenie właśnie naszego zakładu, ponieważ to pozwoliłoby, że zakład zostanie wpisany jako instalacja regionalna i ma jakieś normalne funkcjonowanie zakładu. Bo muszę Państwu powiedzieć z przykrością, że za rok 2014 zakład poniósł potężną stratę w sprawozdaniu finansowym dostarczonym do mnie. No, to jest właśnie zakład poniósł stratę ponad 5000 złotych. Czy jest to dosyć duży problem dla nas, dla gminy. Zostały właśnie tutaj już kilka razy spotkała się Rada Nadzorcza razem z prezesem i pracownikami spółki. Podjęte zostały kroki. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie w tym 2015 roku na tyle ustabilizowana, że zakład przynajmniej nie poniesie straty, tak? Bo trudno tutaj zakładać jakieś duże zyski, ponieważ nie jest na tyle, sytuacja nie zmieniła się na tyle, żeby właśnie można było liczyć na duże zyski Zakładu Gospodarki Komunalnej. Myślę, że no podstawą jest jednak, żeby ta instalacja, która jest planowana, została właśnie rozbudowana, bo to biologiczne unieszkodliwianie odpadów. Szanowni Państwo, został rozstrzygnięty przetarg na właśnie wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej. Naturalnie oprócz Dolnego Krzeszowa, ponieważ tutaj nastąpiła pomyłka w projekcie tej uchwały i akurat przez przypadek Dolny Krzeszów nie znalazł się w poprzedniej uchwale. Dlatego taka uchwała została Państwu projekt uchwały z planu przedstawiony z uwzględnieniem Dolnego Krzeszowa, ta część druga. Najkorzystniejszą ofertę na wszystkie tutaj te odcinki kanalizacyjne złożyła jedna firma Instaltur z Pysznicy. Nie było oferty złożonej na rozbudowę, czyli to drugi rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krzeszowie. Zostało też rozstrzygnięte zamówienie związane z oddziałem przedszkolnym Bystrym, które zamówienie polegało na właśnie złożeniu ofert i na pomoc dydaktyczne wygrała najkorzystniejszą ofertę, złożyła firma Moje Bambino z Łodzi. Sprzęt komputerowy, firma Meritum z Lublina, a plac zabaw wygrała firma remontowo-budowlana Wojciech Slikowski, Wola Zarczycka. Szanowni Państwo, również Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przystępuje do realizacji wniosku, realizacji zadania ścieżek rowerowych. Nastąpiło już zgłoszenie jednego odcinka, zgłoszenie robót, dokumentacji technicznej, zgłoszenie robót odcinka w Koziarni 1. Niedługo po się czasu też nastąpi zgłoszenie w Koziarni 2 i przekazanie placu budowy
ponieważ też z pismem już się zwrócił, inżynier kontaktu zwrócił się z pismem o ustalenie terminu na przekazanie placu budowy. Także w jednym okresie czasu będą prowadzone tam inwestycje. Szanowni Państwo, nastąpił też przegląd drogi powiatowej Krzeszów-Jorocin, przegląd gwarancyjny. Do końca maja powinny nastąpić wszystkie remonty, naprawa wszystkich usterek, które pojawiły się właśnie na tych odcinkach drogowych. Nie ma dużo, ale głównie tutaj u nas największym problemem to może jest chodnik. To mi następuje, nastąpi poprawa właśnie tutaj tego chodnika na ulicy Biłgorańskiej. Również droga na Bystrym realizowana z tego programu ministerstwa jako szkody związane z intensywnymi opadami deszczu. Chociaż ten okres gwarancyjny jeszcze się nie kończy, ale firma zobowiązała się, że też poprawi tam te odcinki, gdzie wystąpiły właśnie te szkody, a gwarancja kończy się w roku przyszłym. Na tą drogę. Szanowni Państwo, ja już mówiłem Państwu i Wysokiej Radzie, że występowałem z wnioskiem do marszałka województwa o uwzględnienie przebudowy drogi 863 Kopki-Cieszanów. Ze względu na to, że stan drogi jest fatalny, no i naturalnie jest to, uważam, droga, która ma dosyć duże znaczenie zarówno dla naszej gminy, ale również dla województwa podkarpackiego. W tej sprawie interweniowali właśnie nasi parlamentarzyści, szczególnie pan poseł Kazimierz Gołojuch. Dostałem odpowiedź od wicemarszałka Wojciecha Buczaka w tej kwestii, że ta droga będzie brana właśnie pod uwagę w dalszych prac, że nastąpi rozszerzenia projektu i przebudowy odcinka od węzła L19 pod górę do miejscowości Kopki z uwzględnieniem drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki Przeszów. Na razie, że tak powiem, udało mi się to tylko podciągnąć właśnie do Krzeszowa. Rozmawiałem z panem posłem Gołojuchem, no, obiecał, że będzie jeszcze nam pomagał, żeby przynajmniej podciągnąć do granicy gminy, bo to była już w zasadzie granica województwa podkarpackiego. Ale póki co nie jestem w stanie właśnie tego Państwu obiecać. Mam nadzieję, że to, co właśnie zawarł w tym piśmie pan marszałek, pan wicemarszałek Buczak, że zostanie zrealizowane i połączenie od węzła L19 pod górzu będzie prowadzić właśnie przynajmniej do Krzeszowa. Są jeszcze tutaj prace i trwają właśnie rozmowy z panem starostą. To pan starosta właśnie korzystając nawet z tego, że takie zapewnienie jest od urzędu marszałkowskiego, chciałby właśnie podłączyć drogę Krzeszów Harasiuki jako w tym programie regionalnym rozwoju tego węzła transportowego. No i takie prace w tym kierunku będą czynione. Pismo jest do oglądu, jeżeli byście Państwo chcieli to przeczytać, ja nie będę czytał całości. Jest do oglądu, można to przeczytać dla zainteresowanych stron. Szanowni Państwo, też, tak jak mówiłem, odbyło się spotkanie w ramach konwentu wójtów i burmistrzów z panem starostą na temat właśnie strategii przybudowy organizacji dróg powiatowych. Na 2015 rok my nie jesteśmy uwzględniani jako gmina i drogi powiatowe na terenie gminy Krzeszów
jakąkolwiek przebudowę dróg, z tym, że została zgłoszona właśnie usuwisko w Kustrawie i przebudowa drogi w Kustrawie do urzędu wojewódzkiego i jest szansa, że w jakiejś tam perspektywie czasowej przebudowa ta będzie realizowana, a na 2015 rok przewidywana jest tylko budowa zajezdni autobusowej w Łazowie, ponieważ tam był wykonany projekt, dokumentacja chodnika razem z zajezdnią, przebudową zajezdni autobusowej. Pan starosta obiecał, że w tym roku to wykona i tylko też kopanie rowu. Tutaj przede wszystkim zwracam się do pana radnego, panów radnych z Kamionek, żeby przepilnować tego tematu z zarządem dróg powiatowych, bo szansa jest na to, żeby tam poprawić właśnie te rowy, niektóre właśnie chyba u was jest to największa, największa potrzeba, jak również chyba i Koziany tak samo. Zostały też ustalone zasady realizacji inwestycji. Przewiduje się, że wszystkie inwestycje drogowe będą współfinansowane w wysokości 50/50, czyli 50% powiat, 50% budżet gminy. Będą mogły być realizowane chodniki. Z tym, że starostwo dofinansowuje wtedy przy budowę takiego chodnika do 25%, nie więcej niż 25 tysięcy złotych. Czyli no tutaj przy budowie chodnika trzeba by się było liczyć z takim większym wkładem własnym ze strony gminy. Co prawda, szanowni państwo, wczoraj były właśnie się uroczystości związane z rocznicą podpisania Konstytucji 3 maja, jak również innymi obchodami Dnia Strażaka. Chciałem podziękować wszystkim państwu radnym za tym naturalnie, którzy byli, którzy brali, uczestniczyli w tych uroczystościach, za udział w tych uroczystościach. To są najważniejsze informacje, które chciałem przekazać. Jeżeli będą jakieś pytania, to staram się odpowiedzieć. Dlatego podjęciu po sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Tu widzę, że nie ma pani skarbnik. Pan Wójtak. Proszę bardzo. Wysoka Rado, szanowni państwo, myślę, że szczegółowo tak nie będę omawiał, tylko mówię ogólnie, bo zostało tak troszeczkę, no, pani skarbnik zaprowadziła i nie jestem w stanie mówić poszczególnych paragrafów, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, z czego to się właśnie, czym to jest związane, to te podstawowe sprawy, które postaram się mówić. Przede wszystkim zmiany w budżecie gminy związane jest właśnie z tą inwestycją, o której mówię, czyli otrzymanie promesy na drogi uszkodzone skutek intensywnych opadów deszczu w Kamionkach. Otrzymaliśmy promesy w wysokości 330 tysięcy złotych i te środki zostaną wprowadzone do budżetu. Oprócz tego nastąpiły właśnie zmiany w funduszach sołeckich. To są zmiany w tych funduszach, o których już mówiłem, czyli to jest Kamionka Dolna, Kamionka Górna i Krzeszów i to jest Kamionka Dolna na wysokości 15 091,78 zł. Kamionka Górna to jest 17 827,88 zł. I Krzeszów 16 801,70 zł, to daje razem kwotę 49 721,36 zł. Tu nas nastąpiło zmniejszenie i zwiększenie w zależności od tego, w którym to były paragrafie, bo Krzeszów akurat to większość środków to było w tych paragrafie związane z drogami, ale na przykład Kamionka Górna i Dolna, ten fundusz sołecki był wcześniej planowany właśnie w wydatkach na remizy strażackie, dlatego z tych działów zostało przesunięte to
do dróg. Również na koniec roku 2000 po bilansie, na koniec roku 2014 pojawiły się wolne środki i 36 tysięcy przesuwamy właśnie z tych wolnych środków na właśnie zabezpieczenie tego wkładu własnego potrzebnego do właśnie do realizacji tej inwestycji, ogłoszenia przetargu. Z innych właśnie tutaj tych zmian to również wystąpiły właśnie wskutek analizy tej inwestycji związane z przebudową placu targowego. Wystąpiły jeszcze roboty dodatkowe związane z tym, żeby po prostu ogrodzenie od zachodu miało odpowiedni wygląd i spełniało odpowiednie funkcje. Nastąpiła zamiana słupków tych właśnie betonowych na większe i zabezpieczenie właśnie tutaj tych płyt betonowych. Jest to kwota 2000 zł. I również z tych dodatkowych środków to jest utworzenie paragrafów. To Państwo Wysoka Rada ma zapisane właśnie związanych właśnie z tymi robotami dodatkowymi, jak i również 600 zł związane są z wyborami, które na utworzenie paragrafu związanego właśnie z delegacjami pracowników, którzy wyjeżdżają na szkolenia związane z przeprowadzeniem wyborów. Pozostałe zmiany były zmniejszenie również subwencji oświatowych. To zostało skorygowane. Zwrot właśnie niemalże pobranych świadczeń z opieki społecznej to też zostało skorygowane. No i jeszcze właśnie tutaj związane z też jako roboty dodatkowe z kanalizacją sanitarną, też przyłączenie energii elektrycznej do przepompowni. To te zmiany zostały uwzględnione w budżecie gminy i one były uwzględnione właśnie na komisjach. Dlatego tylko z grubsza właśnie teraz jest w tej chwili przypomnienie i mówienie. Przekażę przewodniczącemu. Dziękuję Panie Burmistrzowi za przedstawienie uchwały. Proszę Panią Przewodniczącego o wyrażenie opinii Komisji Budżetowej. Uchwalone komisje, projekt zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych jest? Chce zabrać głos odnośnie uchwały. Jeśli nie ma, czytam. Uchwała Rady Gminy Krzeszów z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Numer 2/15/14. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z 50 zmianami oraz artykuł 212 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 885 z 50 zmianami. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf pierwszy. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 451 456 zł zgodnie z prawem nr 1. 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 114 187 zł zgodnie z prawem nr 1. Paragraf 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 561 zł o 889 zł. Tutaj proszę poprawić. 561 zł o 561 tysięcy. 889 zł. Zgodnie z tabelą numer 2. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 188 620 zł. Zgodnie z tabelą numer 2. Ustala się paragraf 3. 1. Ustala się łączna kwota planowanej nadwyżki budżetu gminy w kwocie 1 490 656 zł. 1 490 656 zł. 2. Planowana nadwyżka budżetu gminy w kwocie
1 454 656 zł przeznacza się na spłatę. A. Zaciągnięte wcześniej pożyczki na uprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 382 904 zł. B. Zaciągniętych pożyczek w kwocie 78 600 zł. C. Zaciągniętych kredytów w kwocie 993 152 zł. 3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 490 656 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego. A. Spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 78 600 zł z paragrafu 992. B. Spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 1 029 152 zł z paragrafu 992. C. Spłata zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. To jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka, Polonia i Loszynka Ordynacka w kwocie 343 384 zł, paragraf 963. Drugie, wyposażenie pożyczalni sprzętu sportowego rekreacyjnego oraz utrzymanie placu rekreacyjnego organizacji spływów kajakowych w kwocie 39 520 zł, paragraf 963. 4. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 490 656 zł ustala się A. Nadwyżkę w kwocie 1 454 656 zł. B. Wolnych środków na najwyższych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wymitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, to jest prawie 950 w kwocie 36 tysięcy zł. 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 36 tysięcy zł, w tym A. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wymitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, prawie 950 w kwocie 36 tysięcy zł. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu B. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zasad inwestycji. Proszę bardzo, panie panu. Wysoka Rado, na poprzedniej sesji podejmowana była taka uchwała, z tym, że no, nie zobaczyliśmy akurat, przygotowując projekt uchwały, że zabrakło właśnie w miejscowości Krzeszów Dolny etap drugi, ponieważ Krzeszów Dolny nie jest w całości wykonany. I żeby móc podpisać umowę z wykonawcą, to moja prośba jest, żebyście Państwo uwzględnili tutaj jeszcze zmianę, poprawę tej uchwały, podjęcie nowej uchwały, która będzie obejmować również wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny etap drugi. Dziękuję panu Zbigniewowi. Proszę panie przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii. Połączone komisje wniosek zaopiniowały. Dziękuję bardzo. Proszę, kto z radnych chce zabrać głos, odnosić się do uchwały. Wszystko jest jasne. Czytam uchwałę. Rada Gminy Krzeszów z dnia 4 maja 2015 roku uchwala w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera E oraz artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku są Radzie Gminy Teksolity, dziennik ustaw 2001 roku, numer 142, pozycja 1591 z 50 zmianami. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Zaciąga się zobowiązanie w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą wykonania projektu budowlanego wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej magistralnej wraz z przyłączeniem do budynku dla miejscowości Kamionka Dolna, Kamionka Średnia, Kamionka Górna oraz części Podłoszynki Ordynackiej, Podłoszynka Plebańska, Krzeszów Dolny etap drugi,
Kustrawa, Bysce, Sidziełki, Łazów i Koziarnia drugi etap oraz wykonanie projektu budowlanego wykonawczego rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków typu teren B720 w ogólnej kwocie 600 tysięcy złotych w rozbiciu na lata. A. W 2016 roku w kwocie 300 tysięcy złotych. B. W 2017 roku w kwocie 300 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Zaciągnięte zobowiązanie będzie spłacone. A. W 2016 roku w kwocie 300 tysięcy złotych. B. W 2017 roku w kwocie 300 tysięcy złotych. Z podatku rolnego, z podatku od nieruchomości, z udziałów, w podatku dochodowym od osób fizycznych. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 3 przez 2014 Rady Gminy Krzeszów dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia. Proszę tutaj radnych zapewnić uchwały podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Proszę o zdecydowanie. Panie Przewodniczący, że zakarało, zakład gospodarki praktycznie do końca maja obowiązuje dotychczasowe taryfy razem z dopłatami i zakład musi się liczyć przed upływem złożyć wniosek o zatwierdzenie nowych tych taryf. Te nowe taryfy, taki wniosek został złożony właśnie, ale również został złożony wniosek o przedłużenie właśnie obowiązujących taryf o jeden miesiąc. I jest podjęty, znaczy jest projekt uchwały, który właśnie jak gdyby przedłuża te taryfy obowiązujące. A naturalnie nowe taryfy musimy się dokładnie ten dokumentowy przeglądać. Myślę, że tu na wspólnie połączonych komisjach temat taryf na rok 2015-2016 będziemy dokładnie omawiać zgodnie z wnioskiem Zakładu Gospodarki Komunalnej, ponieważ no, Zakład Gospodarki Komunalnej, mimo że zwiększa się ilość przełączy, jednak ciągle ponosi stratę i no, na ten temat musimy podyskutować w szerszym gronie i to najdłużej. Dziękuję panu wójtowi. Proszę pana przewodniczącego o wyrażenie opinii komisji budżetowej. Przewodniczone komisje wniosek zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z radnych chce zabrać głos w sprawie uchwały? Jeśli nie ma. Uchwała Rady Gminy Krzeszów z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Dziennik Ustaw 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z mniejszymi zmianami oraz artykuł 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dziennik Ustaw 2006 roku nr 123, pozycja 858 z 50 zmianami. Ja wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka Zdrowo w Krzeszowie, Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Przedłuża się po jeden miesiąc, to jest do 30 czerwca 2015 roku, czas obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszów. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu. Uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszów na lata 2015-2020. Proszę o przygotowanie do projektu pana zastępcę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Gmina powinna posiadać w przymierzu uchwalony program gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Taki program myśmy mieli na lata 2010-2014. I skąd jest propozycja uchwały w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w gminie Krzeszów na lata 2015-2020? Jeżeli chodzi o zasób mieszkaniowy w gminie Krzeszów, to się nic nie zmieniło. My dalej mamy 9 mieszkań komunalnych, w których mieszkają lokatorzy i gmina na te lata 2015-2020 nie przewiduje ani budowy nowych mieszkań, ani zakupu nowych mieszkań, ani też nie planuje sprzedaży posiadających je obecnych mieszkań, które my posiadamy. Stąd nowy program to jest jakby uaktualniony program 2010-2014. Z tym, że te zadania, które były planowane w programie 2010-2014 nie zostały wykonane z uwagi na brak środków, zostały przeniesione do tego nowego programu i myślę, że może znajdą się środki na zrealizowanie tych zadań. To są remonty instalacji elektrycznej czy remonty centralnego wygrzewania. Dziękuję panu zastępcy wójta. Proszę pani przewodniczącego komisji do udziału na komisjach o wyrażenie opinii na temat tej uchwały. Połączone komisje wniosek jednogłośnie uchwały pozytywnie. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję nad tą uchwałą. Proszę zadawać sobie zabrać głos. Jeśli nie ma głosów, ja mam taką propozycję, bo to jest dosyć długa uchwała. Nie wiem, czy przyjdzie. Każdy nas radny przed sobą zapytać się na to ogólne na komisjach. Ja może rozdzielając się przeczytam, jeśli można. Uchwała Rady Gminy Krzeszów dnia 4 maja 2015 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszów na lata 2015-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 artykułu 40 ustawy 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku są w rządzie gminy tekst 9 dziennik ustaw 2013 roku pozycja 594 z 50 zmianami oraz artykuł 20 ust. 1 artykuł 21 ust. 1 punkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych w zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Tekst 9 dziennik ustaw 2014 roku, pozycja 150. Rada Gminy uchwala co następuje. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowego w zasobie gminy Krzeszów na lata 2015-2020 w następującym brzmieniu. Program gospodarowania mieszkaniowego w zasobie gminy Krzeszów na lata 2015-2020. I jest tak, rozdział pierwszy, to jest prowadzenie, w rozdziale drugim. To jest prognoza wielkości stanu technicznego mieszkaniowego w zasobie gminy Krzeszów. To jest kopelka, dochodzi dokładnie z tego mieszkania. Rozdział trzeci, analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji obejmujących stan technicznego budynków i lokali. Rozdział czwarty, planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. Rozdział 5. Zasady polityki czynszowej gminy Krzeszów oraz warunki mierzenia czynszu. Rozdział 6. Zasób i zasady zarządzania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krzeszów. Rozdział 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. Rozdział 8. Wysokość wydatków na gospodarkę mieszkaniową zasobem gminy Krzeszów w kolejnych latach. Rozdział 9. Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy Krzeszów. Rozdział 10. To jest postanowienie końcowe, to już uczyto. Paragraf 11. W sprawach nieregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowych mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie kodeksu cywilnego. Paragraf 12. Traci moc uchwała nr 34 przez 184 przez 02 Rady Gminy Krzeszów dnia 9 października 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2002-2006. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w dzień po 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku
Urzędem Gminy Podkarpackiego. Proszę, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Krzeszów. Proszę o zreferowanie tego projektu pana zastępcy. Wysoka Rado, gmina Krzeszów posiada działki rolnicze w Podoszynce Plebańskiej, w obrębie Podoszynka Plebańska znaleźli się chętni do kupienia tych działek, stąd gmina postanawia sprzedać te działki. A że wartość tych działek będzie wyższa jak 10 tysięcy, to jest propozycja tej uchwały. Dziękuję panu przewodniczącemu wójta. Proszę przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii komisji. Komisja wniosek o opinię bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. To jest radny zabrać głos w naszej uchwale. Jeśli nie ma, czytam. Uchwała Rady Gminy Krzeszów z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Krzeszów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw 2013 roku pozycja 594 punkt artykuł 37 ust. 1 ustawy dnia 21 sierpnia 1998 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity dziennik ustaw 2014 roku pozycja 518 oraz paragraf 5 punkt 5 uchwały nr 321/10 Rady Gminy Krzeszów dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Krzeszów. Dziennik Urzędowy Wójta Podkarpackiego nr 133, pozycja 2753. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów w obrębie Podoszynka Ordynacka oznaczone w ewidencji gruntów jako działki. Jeden numer. 40 przez 2 o powierzchni 0,12 hektara. 2. Numer 51 przez 1 o powierzchni 61 are. 3. Numer 51 przez 2 o powierzchni 8 are. 4. Numer 51 przez 3 o powierzchni 38 are. 5. Numer 231 o powierzchni 16 are. 6. Numer 232 o powierzchni 0,3018 hektara, troszkę więcej jak 30 ale. 7 numer 233 przez 1 powierzchni 27 ale i 8 numer 233 przez 2 powierzchni 14 ale. Nadal drugi, uchwała wchodzi w dzień podjęcia. Kto z radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała za podjęcia jednogłośnie. Zgody na bezpłatne przyjęcie służebności nieruchomości gruntowej stanowiącej właśnie gminy Krzeszów spornej w obrębie Kamionka. Proszę o zreferowanie pana zastępcy. Wysoka Rada, to dotyczy działek ułożonych w obrębie Kamionka i chodzi o wpisanie księdze wieczystej służebności na innych działek. A powiem tak, kiedy działki były własnością Skarbu Państwa, starosta wystąpił do wójta o podział takich działek. No i został podział dokonany. W tej decyzji została zapisana służebność dla tych działek, które nie mają dostępu do drogi publicznej, ale starosta nie wpisał tej służebności w księdze wieczystej. I gdy myśmy tą skomunalizowali te działki, sprzedaliśmy jedną działkę, się okazało, że nie możemy dokonać zapisu notarialnego, ponieważ nie ma w księdze wieczystej dokonanego wpisu służebności na rzecz tej działki. I teraz i stąd jest konieczność podjęcia takiej uchwały, że można było dokonać wystąpić o wpis w księdze wieczystej, a przez co nam umożliwi to sporządzenie aktu notarialnego na tą działkę, którą się sprzedali. Dziękuję bardzo panu zastępcy wójta za przekazanie informacji.
i proszę przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii. Przełożone komisje wniosek zaopiniowały pozytywnie. Dziękuję bardzo przewodniczącemu. Proszę, kto z radnych może chce zająć się. Proszę mi wyczekać pytanie do środki uchwały. Jeśli nie ma. Uchwała Rady Gminy Cieszyn dnia 4 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne obciążenie służebności w nieruchomości gruntowej stanowiącej pracę w Gminie Cieszyn położonej w obrębie Kamionka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustawy 2014 roku pozycja 594 z 50 zmianami artykułu 11 ust. 2 artykuł 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 roku o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2014 roku, pozycja 518. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf pierwszy. 1. Zarazie zgodę nieodpłatne obciążenie służebności przejazdu i przechodu pasów szerokości 4 metry z północno-zachodnią częścią działki numer ewidencji 1271 przez 5 oraz działki numer ewidencyjny 1271/6 południowo-wschodnią częścią stanowiącą własność gminy Krzeszów położony w obrębie Kamionka na rzecz działek numer ewidencyjny 1271/6, 1271/7, 1271/8. 2. No to miało coś zaznaczone zaznaczone graficznie. Paragraf drugi. Uchwała w pełni życzenia podjęcia. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, choć podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do uchwały, która została jeszcze dzisiaj prowadzona w porządku. To jest w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz programu bezdomności zwierzętami mniejszego. Proszę o zreferowanie tej projektu na gminę. Opracowanie. Dziękuję bardzo. Zakonowo widzę program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz odbiegania bezdomności zwierząt. Jest analogiczny do roku poprzedniego. I zadania są wymienione zgodnie z ustawą. W paragrafie pierwszym są wymienione zadania. Kolejne paragrafy są omówione, czyli paragraf drugi. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku na zwierzęta przez gminę Krzeszów. Nie wskazaliśmy na tą chwilę schroniska właściwego, dlatego że jedyne, które wyraziło gotowość podjęcia schroniska, jest to w Orzechowcach, ale koszty są takie, że nie mają możliwości podjęcia umowy. Na jednego psa trzeba by było, niezależnie czy jest, czy wystarczony, czy nie jest, na jedno miejsce 4000 opłata za cały rok plus 3300 zakup końca, czyli na gotowość przyjęcia jednego psa 7300. W budżecie tyle wniosków nie mamy. Na to chwilę nie możemy wykonać takiej umowy. Przy większej ilości psów byłoby to analogicznie więcej. Poza tym w schronisku pies trwa, znaczy mieszka, że powiem, dopóki znajdzie nowego właściciela, bądź do jego śmierci naturalnej. Czyli może być to rokować nawet na przyszłe lata generować koszty, takie oddanie takich zasad. W paragrafie trzecim, sprawowanie opieki nad zwierzęcymi kotami, przepis wymagany jest zgodnie z ustawy. Mamy wprowadzone, że będzie realizowany przez karmicieli na koszt gminy zachowana karma. Na tą chwilę nie było takiego karmiciela, który wyraziłby chęć, gotowość karmienia kotów. Paragraf czwarty. Uławianie bezdomnych zwierząt w terenie gminy Krzeszów ma charakter interwencyjny, czyli tylko zwierzęta bezdomne, które są bez opieki pozostawione, do których nie można ustalić właściciela i stanowią zagrożenie bezpośrednie, są odławiane. Będzie to prowadził to odławianie Krzeszowowe Zakład
Nowej Starzynie, tu jest adres na Wola Zarczyska, bo tam ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, a gabinet ma w Nowej Starzynie Eskulon się nazywa. Paragraf 5. Sterylizacja obligatoryjna zwierząt na podstawie zawartej umowy, czyli również w tym eskulapie zwierzęta oddane. Po 14 dniach będzie obligatoryjnie zwierzę zostało sterylizowane. Paragraf 6. Poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt będzie również przez podmiot weterynaryjny prowadzone. Paragraf 7. Usuwanie śladów miotów, bo jest tutaj jedna możliwa usypianie psów, można tylko usypiać według ustawy ślepe mioty oraz ze względów humanitarnych, czyli jeżeli nie rokuje wyzdrowienia. Paragraf 8. Dla zapewnienia miejsca bezdomnych zwierząt gospodarskich bezdomnych, czyli krowa, na przykład rodziny zwierzę, wyznacza się gospodarstwo koziarnia 110. Paragraf 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej. Jest to również gabinet lekarsko-weterynaryjny Leży Sielikowski. Paragraf 10. Informacja o bezdomnych zwierzętach, szczególnie chorych, zagrażających życiu i zdrowiu, należy zgłaszać do urzędu gminy bądź na policję. I w paragrafie 11 środki na przedrogi 5000 zł. Program jest opiniowany przez koła łowieckie. Wszystkie koła łowieckie, wszystkie trzy, które tu mamy, zaopiniowało pozytywnie. Koło łowieckie z Leżajska wskazało, że jest bez dokarmianie kotów ze względu na ich samodzielność nie jest wymagane, a opinia powiatowego lekarza weterynarii jest negatywna. Również była tu ubiegłym, dlatego że nie spełnia nie skazaliśmy tego tej schroniska. I w tej opinii również pani lekarz powiatowy weterynarii wskazała, że numer telefonu stacjonarnych to jest za mało, żeby należałoby zrobić telefon jakiś dyżurny komórkowy, wskazać i również, że podział środków nie jest podzielony na ile pieniążków, na które zadanie. No przy 5000 to trudno tutaj jest podzielić na tyle zadań, żeby trafić, jakie są środki. Umowa zawarta jest z gabinetem Eskula 2 lutego. Za gotowość całodobowej wyrobywania psów, kotów płacimy 200 zł miesięcznie plus według cennika za wszystkie czynności. W tej chwili mieliśmy jednego psa, który był podejrzany o ściekliznę. Dość szybko znalazł nowego właściciela, przejął właśnie pan Słodzikowski i dość szybko, chyba po 2-3 tygodniach ma nowego właściciela. I to wszystko. Nie był ściekły. Nie był ściekły. Ale właściwie nie wiem. Tak jest, nie wiem. Ale podejrzany. Nie, no właściwie nie wiem. Dziękuję. Wygląda przekazanie informacji. Proszę pana Józego o wyrażenie opinii komisji. Zaopiniowałem wniosek pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę się na dyskusję. Kto może zadać, chce zabrać głos, czy zapytać. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie wójcie, chciałam właśnie zapytać, dlaczego informacje, które pojawiły się po ostatniej sesji na YouTubie, nie zostały w całości przekazane. Ja odnośnie uchwały chciałem zapytać, bo tak, 7300 jest rocznie opłata za w Schronisku, tak? Tak, w Schronisku było tak, 4000 opłata za miejsce na psa gotowe. Czy jest pies, czy nie jest.
plus jednorazowa zakup kojca. Zakupimy 3300. On na przyszły rok już by tego zakupu kojca nie było, ale gdyby było dwa psy, jednocześnie to są dwa kojce. A jeszcze właśnie pytanie następne. W tych kosztach ta sterylizacja wchodzi, czy dodatkowo za sterylizację mamy dodatkowe koszty? W kosztach tutaj sterylizacji. Z tym lekarzem tutaj Darek Filipowskim? Tak. Nie, tutaj są już koszty jednostkowe, w zależności od jakie są zabiegi przeprowadzone. Jest gotowość 200 zł, za to, że o każdym porze dnia i nocy mówimy, że zlecenie pracownika z kierownictwa urzędu bądź policji, czyli policja może dobrze przychodzić do niego dzwonić, że jest na przykład w wypadku w nocy ranny pies kot. Jest gotowość. Bo taka sytuacja była zapomnienia, że był kot ranny w wypadku i była no, akcja wyjęta. Uchwała Rady Gminy Krzeszów dnia 4 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opiekowania zadań wiadomymi w obszarze wygrania do dolności zwierząt w Rady Gminy Krzeszów na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktów 15 ustawy 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i tekst jednolity dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 11a ustawy dnia 21 sierpnia 1998 roku o ochronie zwierząt, tekst jednolity dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 856 z 50 zmianami. Rada Gminy uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszów na rok 2015. Stanowiące zależność od niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podzielenia się po upływie 14 dni dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podstawowskiego. Proszę bardzo, to zaraz się dalszej uchwały, proszę 5 minut. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Proszę bardzo, to jest jedna zgłosić. I przechodzimy do punktu 5. Zapytania rady. Proszę bardzo. Pan dyrektor. Przewodniczącym Lokalnej Inicjatywy Przygielka mówi w podstawie tego wydania problemu zastawiania. Pierwsze to jest chodnik przez wieś. Drugie to jest, co Wójt już wcześniej powiedział na temat tego wysypiska, o kompostowniki chodzi, o bardzo śmierdzi. I trzeci problem to jest gospodarstwo oddalone 500 metrów od ujęcia wody od studni głębinowej. Tam jest mieszka rodzina. Ona nie ma podłączonej w ogóle wody. W ogóle zaraz za potem są głębokie wykopy i ten poziom wody w studni im się obniża, także po prostu przyjdzie w niedługim czasie tą wodę do nich, do gospodarstwa dowolić. No i czwarty problem to był, to już może pani są też odpowie, tam jest załamany mostek, jak młody człowiek się domagał naprawy tego mostka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na bieżąco. Może odpowiadać? Dobra. Czy mam odpowiadać? Czy pani są też? Może pani sołtys tam nie wiem, dość. Ale o mostku nic nie wiem. To był taki młody człowiek, no nie wiem. Pana radnego może, ale to nie. Na żebrani wtedy. Panie przewodniczący. Proszę bardzo. Jeżeli to pytania padły na zebrani, na którym pytania czy uwagi do pana radnego, na którym nie byłem, nie byłem zaproszony na to zebranie, także ja mogę powiedzieć, odpowiedzieć na to. Oczywiście pani już nie raz był podnoszony właśnie tutaj przez miejscowości Sikiełki. No, chodniki nie są wszędzie, no, nie, na każdym, no, w każdym sołectwie przy drogach takich właśnie ważnych, gdzie jest duże natężenie ruchu. I ja nie jestem przeciwny budowie chodników przy drogach powiatowych, a ta decyzja jest nie tylko moja, ale również i rady. I ja muszę powiedzieć, że akurat tutaj, jeżeli chodzi o drogę Krzeszów Łazo do granicy gminy, bo tu no, jest na samym ciąg drogowy, ale to jest po stronie powiatu leżeńskiego. Kończy się okres zarządzania tą drogą przez gminę Krzeszów. My z powrotem przekażemy
tą drogę do zarząd właśnie już, bo to jest właściciel, tak, czyli powiatowy zarząd dróg wojewódzkich, czyli starosta już to będzie tą drogą i zarządzał no i władza do tej pory, prawda, bo on jest właścicielem, ale on będzie też dalej zarządzał. Do tego momentu w poprzedniej kadencji nie było zgody pana starosty na budowę chodników przy drogach powiatowych. Teraz ta sytuacja się troszeczkę zmienia, no ale widzicie państwo, jakie są tutaj też wymagania, które postawił właśnie pan starosta, czyli to jest wkład własny powiatu tylko 25%, maksymalnie to było 25 tysięcy złotych, czyli 80% byłoby po stronie, 75% byłoby po stronie budżetu gminy. I to na pewno będzie, tak, tu słuszna uwaga, to jest nawet koszt dokumentacji nie pokryje właśnie, chociaż no, rozwiązanie jest stosowane teraz, że dyrektor zarządu dróg powiatowych indywidualnie opracowuje dokumentację techniczną, także stąd niby powiat nie ponosi z tego tytułu kosztu, bo on to robi w ramach swoich kompetencji. No i być może, że tutaj też by dokumentacja była za darmo i byłaby tym kosztem spalikowany, ale są to na pewno znaczne koszty. To będzie na pewno decyzja Rady też, co będziemy robić przy projekcie budżetu, który będziemy tworzyć na rok 2016, jakie zadania będziemy zakładać, no i czy będziemy robić chodniki, czy nie. Nie wiem, co znaczy kompostowniki, tu akurat nie potrafię na to odpowiedzieć, może tutaj pan prezes bardziej. Wodociąg to ja znam, jest znany mi jest temat. Już dwa lata temu się zgłosiła do mnie rodzina właśnie, że potrzebuje wodociąg. To chodzi o państwa żałobów, którzy mieszkają na Połni, oddaleni od właśnie miejscowości. Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę zarówno wodociągu właśnie do państwa żołobów, jak i pani Muciek, tam też w oddaleniu jest, też mieszka na kolonii. Ale w tym roku nie mamy środków finansowych na to, żeby tą inwestycję zrealizować. Potem będzie decyzja należała właśnie do państwa i ja będę na pewno wnioskował za tym, żeby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić budowę wodociągu, bo to jest zadanie, raz, że to jest zadanie własne gminy, doprowadzenie wody. No i w takich przypadkach, jeżeli rzeczywiście nam doszło do tego, że nastąpił brak wody, to musimy sobie zabezpieczyć wodę dla tych gospodarstw. Także na pewno będę wnioskował w projekcie budżetu, przygotowując projekt budżetu na 2013 rok, te środki powinny być uwzględnione. Mostek, no to oprócz tego, że tutaj pan radny zgłasza, to nikt do mnie na prawym mostku nie zgłasza. Także to nawet nie wiadomo, o co chodzi. Nie potrafię odpowiedzieć, bo nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, tak. Jeżeli jest most, to tylko trzeba biskup. Proszę panie prezesie. Panie przewodniczący, wysoka rada, ja tak, żeby już tematami szło po kolei, to tu padło jeszcze, prawda, zarzut, czy jakaś tam dyskusja była na temat kompostowników. Powiem państwu tak, szczególnie pani chce wyjaśnić, na czym to polega, bo po prostu, no, jeżeli społeczeństwo nie wie, na czym to polega, to od razu wiadomo, jak kompostownik, jak fermentacja, to śmierdzi od razu. To jest dopracowanie takiej technologii do tego, co mamy, czyli w tej chwili to się odbywa tak, że te odpady, idzie to na sito bębnowe, wypadają tam odpady tej frakcji biologicznej, która później fermentuje, gdzie zachodzą procesy i ta frakcja w tej chwili jest składowana bezpośrednio na składowisku. A po 2015 roku nie może być składowana w takim stanie, musi to być przetworzone, zneutralizowane. A na czym polega ta cała fermentownia, czyli ta kompostownia? To polega na tym, że będą te odpady spod tego sita, takie świeże jeszcze, nie zaczną, bo to na bieżąco będzie,
żeby jeszcze przed fermentacją będą ładowane w takie bioreaktory, czyli ten bioreaktor to będzie u nas rolę tego bioreaktora będzie spełniał taki rękaw foliowy, będzie równocześnie z tym wprowadzany taki przewód napowietrzający, bo tam cała technologia będzie polegała na tym, że powietrze będzie sterowanie powietrzem i powietrze będzie, prawda, w tym głównym gdyby sprawcą, że zacznie to neutralizacja przewodu. I na końcu tego rękawa również będzie to szczelne, to powietrze procesowe będzie odprowadzane do biofiltra i dopiero z biofiltrem uwalniane do atmosfery. Także ja myślę, że to jest po prostu, no są takie wymogi, nie ma dzisiaj, czy komuś podoba, czy nie, to musi to tak być robione. Nie można składować takich, prawda, żeby ta fermentacja zachodziła na tym. My nie robimy jakiegoś tam, prawda, fermentowni, czy takiej, że będziemy tam zwozić, nie wiadomo co, przyjmować osady i to przetwarzać. Nie, tylko to jest po prostu jak gdyby do tej instalacji. I jeszcze bardzo ważnym takim argumentem jest to, że musi być o ten proces, ta instalacja powiększona, bo w przeciwnym wypadku nie uzyskamy statusu tej instalacji regionalnej, a w tej chwili nie jesteśmy instalacją regionalną, jesteśmy instalacją zastępczą dla regionu północnego i stąd ten wynik ekonomiczny. Prawda? Otworzyli instalację w ASA Tarnobrzeg. Myśmy część odpadów musieli wozić, odpadów zmieszanych do Tarnobrzega. A wiadomo, z Jeżowego żeśmy wozili, no już ta odległość inna. A dzisiaj Państwo sobie wyobrażacie, żeby stąd, prawda, odpady z Sigiełek trafiały do Tarnobrzega. Niestety taki będzie wymóg, jeżeli my tego nie uzupełnimy, jeżeli nas nie wpiszą na instalację regionalną, bezwzględnie będziemy musieli wozić do instalacji regionalnej. Instalacja Park Stare Miasto została również uzyskała status regionalny i w niedalekiej przyszłości uzyska taki status regionalnej instalacji Starowa Wola. I proszę Państwa, no chyba wyobraźcie sobie Państwo, prawda, jeżeli tylko będzie, prawda, leżeć Starowa Wola, to oni sobie tam ceny odpowiednie podyktują. Dlatego no jest to bardzo ważne, żeby już tą instalację, bo zresztą co teraz robić z tą instalacją? Była wybudowana ze środków unijnych i co, zamknąć ją, to jest po prostu przewrotka. Dlatego ja mówię, tam tak proszę do tego podchodzić tak troszeczkę, prawda, logicznie, bo ja rozumiem, ja wiem obawy mieszkańców, bo jak coś tam fermentuje, to zaraz śmierdzi. Nie, to jest naprawdę po prostu ulepszenie i bo inaczej nie może być. No mamy dzisiaj kontrolę w tej chwili z ochroną środowiska. Siedzą sobie 2 tygodnie, wszystko jeżdżą, sprawdzają. Badania są robione, wszystko jest robione, naprawdę jest to robione w cywilizowany sposób. Zgodnie z przepisami na dzień dzisiejszy, po 15 października nie będzie tej frakcji można składować na składowisku bezpośrednio. Musi iść w rękawie, czy jaką inną technologię, ta jest najtańsza. Tak żeśmy wybrali, tak jak Pan mówił, wspomniał, złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu o pożyczkę, bo nie ma na razie dofinansowania, nie możemy czekać, aż będą jakieś środki na ten cel, bo jeżeli w tym roku tego nie załatwimy tematu, to możemy sobie później tylko, prawda, marzyć i nie wiem, co z tą instalacją robi. Składowisko jest wybudowane, tak samo 2 lata już czeka, nie użytkowane, takie były realia w tamtym okresie. No i prawo się zmienia, przepisy się zmieniają i dlatego musimy my również, prawda, iść. Dziękuję Panu Dyrektorowi. Jeżeli chodzi o te kompostowniki, mieszkańcy obawiają się smrodu. Na dzień dzisiejszy, nie wiem na czym polegają te kompostowniki, także nie trudno mi powiedzieć, ale ten smród i na dzień dzisiejszy jest ogromny. Wczoraj przechodząc się lasem, reklamówek śmieci też tak samo jest. Świetlisko jest nieprzesypywane. Jest bardzo dużo śmieci reklamówek w lesie i na polach. Też tak samo ludzie zgłaszają tutaj uwagi, że po prostu nie jest wcale sprzątane wokół, jest zanieczyszczony las i wokół pola. Jeżeli odniosę się do Pana Wójta, to Pan Wójt mówi mi, że nie był zaproszony na to zebranie, więc powiem tak, że ja chodziłam wcześniej do Pana Wójta, Pan Wójt powiedział, że w weekendy Pan Wójt nie ma czasu, tylko zaproponował mi piątek. Piątek, taka godzina, którą mi Pan Wójt zaproponował, nie była odpowiednia dla mieszkańców, dlatego że wszyscy pracują. Więc nie skorzystałam później z tego, żeby po prostu chciała mieć większość mieszkańców, żeby po prostu
porozmawiać i rozwiązywać te problemy, które po prostu no, trapią naszych mieszkańców. Proszę, przede wszystkim powiem tak, bo ja mogę zorganizować dla Państwa wszystkich wyjazd i Pani i po prostu udowodnić, że wysypisko jest przysypywane. Możemy, ja zorganizuję i tak jak jesteśmy tu za ekipą, jeżeli będą Państwo chcieli, pojedziemy i naprawdę. I proszę takich rzeczy nie mówić, że nie jest sprzątane. Jest to sprzątane. Jest to sprzątane. Naprawdę jest to na bieżąco sprzątane, ale wystarczy godzinę wiatru, pół godziny wiatru, tą reklamówkę, prawda, przeniesie 200. Jest naprawdę na bieżąco sprzątane. To ja Pani zagwarantuję. No oczywiście, że po niedzieli nawet się znajdę, bo gdzieś tam jeden papierek i już jest. No ale przysypywane jest, ja mówię, mogę zorganizować tutaj nasz wyjazd w tej chwili, prawda, i jedziemy na wysypisko z Bogiem. Dziękuję. Proszę Pan Gucia się zabrać. Panie Sołtys, byłem na zebraniu uchwalającym Fundusz Sołecki, gdzie było wybór Sołtysa i Fundusz Sołecki był właśnie, gdzie było mnóstwo ludzi. Na wszystkie pytania, które padały ze strony mieszkańców,